Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Ja jestem Marta i w sumie witam was w takim luźniejszym vlogu. Generalnie ten cały film jest jednym wielkim chaosem. Ja już mam jedną część tego filmu nagraną, tylko że nagrywałam go w Warszawie. Tak, bo miał to być początkowo vlog z mojego wyjazdu z Krakowa do Warszawy, później do domu, ale plany się nieco wymknęły spod kontroli. Można powiedzieć, że poznałam bardzo dużo ciekawych ludzi, poszłam z nimi na bardzo ciekawe imprezy i później już jakoś zapomniałam o tym, że w ogóle mam kamerę, więc tak, tutaj widzicie teraz rzeczy, które się działy w Warszawie. This guy. Hey. Czy to vlog jest? Mogę go przejąć? Siemanko moi drodzy, witam bardzo serdecznie. I co, pijemy alkohol? Siema, siema, witam z tej strony, Stuart Burton. Siemanko, witam w moim mieszkaniu. Dzisiaj pokażę wam, jak walnąć w***. Patrzcie znowu, co się stało. Co się wydarzyło znowu? Josi to wczoraj naprawił, prawda? Tak, wszyscy bili mu brawa. Ty też naprawisz? Będą ci bić brawa? Przecież on ma 1,50 m, jak on to zrobił. Ja też mam 1,50 m. Ale no dobra, zrobimy to potem. Słuchajcie moi drodzy, jak lepiej zacząć vloga niż od totalnego chaosu. Dobra, idziemy na zakupy. Miałem nadzieję, że coś śmiesznego wydarzy i to nagrywałem cały czas. No ale ja tak rozkminiałam, nie wiedziałam co tutaj. No to muszę dać buforowanie po prostu. Serio, według mnie to były najlepsze pierogi jakie zjadłem na pewno w ostatnim czasie, tak. A, okej, okay, to nie wiedziałam, no, no, że to jest. Mikołaj, jadł ostatnio tutaj jakieś przerąbanie dobre. Wczoraj właśnie, no. I przerąbanie dobre lemoniady. Zobaczcie, jak to zobaczcie jak to wygląda. No i to są pierogi z czym? Właśnie z czym? Są brędza and oscypek. Brędza, dokładnie, spójrzcie. Brędza and oscypek. W ogóle brędza to jest ser, się dowiedzieliśmy. No, ale ja, bo... ja... Ale brzmi strasznie jak nie ser, ale brzmi bardzo no, nieapetycznie, ale brędza jest całkiem niezła. No więc powinno być git, nie wiem, zaraz będziemy robić czekaj, live test. Jezu, ale nie, to tak cudownie wygląda, że nawet... O Boże, serio, od samego patrzenia ja czuję się już lepiej, no bo generalnie przyda się, ej, trochę, przyda się regeneracja przed imprezką. Czekaj. Czemu sobie nie weźmiesz kamery tak, żeby cię było? Hej, no bo ja nie chcę być gotowy. Bo później wiesz. Jest. Pokaż. Dobra, i uwaga. W ogóle... Uwaga, uwaga. Oh man. Ja kocham oscypki, nie lubię serów, ale kocham oscypki z żurawiną. Uwaga. Mówisz jak influencerka z Warszawy. Nie lubię serów, ale to akurat jest moja ulubiona kompozycja. Ale dobra, przepyszne, naprawdę. No i jeszcze barszczyk, oh my god, i piwo. To ja generalnie jestem tak strasznie najedzona. Mam tak wielki brzuch, że zaraz... Chyba pęknie. Za pierogami też tak nie przepadam, ale to było najlepsze, co ja jadłam w życiu. Naprawdę. Nie, nazywaj się Polakiem. A teraz jesteśmy już w Krakowie i uwaga, uwaga, będziemy jechać po rzeczy dla świnek morskich, bo ze świnkami to generalnie, wiecie, było tak, że ja oddałam je moim rodzicom, żeby moja mama się nimi opiekowała w momencie, kiedy my byliśmy w Stanach, czyli przez, miał być to wtedy miesiąc, ale że się przedłużyło do 3 miesięcy, później mieliśmy kwarantannę, później mieliśmy przeprowadzkę i też nie chciałam świnek dodatkowo stresować tym, że są teraz gdzieś przenoszone, ja nie miałam gdzie pozostawić rzeczy, połowa rzeczy moich była u Marcy, się połowa u Karola, nie chciałam po prostu robić zamieszania, więc dlatego one do mnie nie dotarły wcześniej. Teraz miałam je odebrać, jak jechałam do domu, ale też miałam wielkie walizy i z pociągiem, w pociągu z walizkami, ze świniami, no to trochę mi było to nie po drodze, powiem szczerze, ale mój tata jutro, czyli w środę, przyjeżdża do mnie właśnie z nimi, żeby je przywieźć i dzisiaj jedziemy na zakupy, na świnkowe zakupy, bo ja nie mam nic w sumie przygotowane dla nich, tak trochę, więc no, mam nadzieję, że taki film wam się podoba, taki luźniejszy, piszecie mi, że lubicie takie luźne vlogi, więc oto jestem, ja bardzo lubię takie filmy nagrywać. Mam jeszcze zaplanowaną jedną rzecz, na którą idę w czwartek, bo będziemy robić coś z włosami. No i tak, i póki co chciałabym wam właśnie pokazać powrót świnek na stare śmieci, więc tak, lecimy do sklepu. W ogóle świnki są, strasznie są według mnie skomplikowanymi zwierzętami do takiej opieki, bo one z jednej strony nie powinny być w trocinach, bo mają dużo pyłku, a z drugiej strony nie mogą być na pelecie, bo im się łapki odginają. W sensie robi im się po prostu jakieś tam krzywda, ale miałam coś takiego jak drybed i to się po prostu kładzie jakby na pod jakieś tam trociny, właśnie pelet jakąś taką nawierzchnię i wtedy jak świnka po tym chodzi, to ma mięciutko, a jak sika, to te siki jakby tak przechodzą
pod, nie wiem, dziwna sprawa, ale coś takiego będziemy musieli sobie kupić, bo już teraz nie mam. Więc kupię póki co po prostu i żwirek, i trocinę i wymieszam im to, żeby nie miały po prostu jakiegoś tam przypału. Piszcie mi, co wydajecie waszym świnkom na przykład, bo ja mam z tym mega problem. Ja pierniczę! Ja kiedyś, jak byłam młodsza i chodziłam na przykład na korki z angielskiego, to obok angielskiego miałam od razu sklep zoologiczny, zawsze chodziłam oglądać te zwierzaczki. Kocham króliki, ale mam alergię. Szczury. Jakie są gaśne. A tu są długowłose. Potrzebuję miseczek. Chyba jedna mam jeszcze w domu, więc wezmę dwie. Przydałby się im jakiś domek. Szanka. Ja teraz to się jakoś nazywa mega paka dla kawi domowej, ale normalnie jak dostałam Martusię na urodziny, no to dostaliśmy taką pakę, gdzie była napisane świnka ziółka. Zobaczmy, co tutaj jest, ale to jest chyba dla kota. Kurde, chciałabym kota, mam ostatnio taką fazę na kota, serio. Chciałabym strasznie kota u nas w domu. Dobra, zakupy zrobione. Idziemy jeszcze pooglądać sobie, jakie tutaj mają zwierzaczki, bo popatrzyliśmy sobie tylko na chomiki i tak dalej, a tutaj z tej strony są jeszcze jakieś inne rzeczy. Tam jest puszek mini. No jest, dam. Ja sobie tak myślałam, że w sumie takie gady są spoko i na przykład podobają mi się mega te agamy albo te gekony. O, te gekony, one wyglądają cały czas jakby były uśmiechnięte i mogłabym takiego mieć, ale przez to, że trzeba dawać im żywe robale, to nie. Mamy już kolejny dzień i właśnie zadzwonił do mnie tata, że przyjechał do nas, otworzyłam mu bramę i czekamy, aż przyjadą świnie, kurde. Mówiłam Marcie, że musi zrobić live reaction na świnie. One naprawdę tak urosły, że nawet wy się zdziwicie. Boże, jestem ciekawa, jak świnie przeżyły podróż. Na pewno się darły. Ja nieraz jak jeździłam z nimi pociągiem czy coś, to na przykład miałam je w takim transporterze dosyć dużym i na przykład Martusia tak zaczęła mi biegać po tym i tak strasznie kwiczeć i ja wtedy myślałam, że coś jej się dzieje, a ona po prostu już chciała z tego wyjść. Ale co się dziwić, 5 godzin w pociągu, to teraz w trasie też pewnie tyle spędziły. No jestem ciekawa, jak to przeżyły. Hej! Są tutaj. O matko boska, jakie wielkie świniaki, jak wy się tam pomieściłyście, zaraz idziemy was dać do klatki, już wszystko przygotowałam wczoraj wieczorem, także mają już wszystko wyłożone, mają świeżą karmę i w ogóle. Ty tam patrz, ale jakie spokojne. Wystraszone. Świnki mają to do siebie, że jak się wystraszą, to tak się przestają się ruszać po prostu i ktoś sobie wtedy myśli, o, ale spokojne świnki, a one są takie zasrane, więc podejrzewam, że teraz jest dokładnie to samo. Halo. Dupą odwrócone. Musimy iść na górę, to ja wypuszczę. Dobra, chodźmy. Uuu, jak to jest przygotowane. Wszystko jest przygotowane, proszę bardzo. Racinki wymieszane z tym peletem. Tutaj mają karmniczek. Ten domek mi się bardzo podoba, bo jest taki duży. On się nie wydawał taki duży, bo był schowany. Ale no, fajnie to wygląda. Patrzcie, jaka wielka. Gigant. Hej, to twój nowy dom. Z Martusią na pewno będę musiała trochę popracować, będę musiała ją częściej wyciągać, żeby ją oswoić bardziej, bo wiadomo, że moja mama totalnie się nimi nie zajmowała pod względem takim, że się z nimi nie bawiła. Patrzcie na nią. Wielki świniak. No ale ona jest przerażona i właśnie moja siostra też, jak się z nimi bawiła, to najczęściej wyciągała ją, bo po prostu ona się bała i nie dało się jej złapać. Więc ona jest generalnie antyspołeczna trochę, ale jest kochana. No i zajmiemy się tobą i będziesz oswojona, tak? Chwilę im pewnie zajmie, zanim wyjdą i szczają, że mają tu jedzenie. Ale świnki to są żarłoki, jeszcze tam mają pustą miseczkę, bo zaraz idę do sklepu kupić im jakieś świeże warzywka, bo nie chciałam wczoraj im tutaj tego dawać. I tak to wygląda. Jeszcze będę musiała kupić im, miała takie drewienko, w które się wsadza wsianko, ale wczoraj już one zobaczyłam, że one już je tak obgryzły, że muszę kupić nowe. Halo. Cześć. Widzisz, jak ona urosła? Cześć, no. Ale jedna i druga urosła. No. Cześć, mogę... No chodź tutaj. Wyścigi? Wyścigi świni. O, jedzenie. One teraz muszą rozkminić. Tu mamy żarcie, fajnie. Tutaj mamy to. Teraz się boi, jak się nie rusza? No, masz kawał świni. No, mam kawał świni. Exploring. No właśnie Mikusia jest taka, że ona...
Ona sobie lubi eksplorować. Ona, widzieliście, przez chwilę była w tym domu, jak ja wzięłam, to już jest taka, że sobie chodzi, tutaj sobie coś podgryzę, już szczaiła, że tutaj ma jedynko, a Mikusia pewnie będzie siedzieć przez pół dnia i dopiero jak wyjdę z pokoju i będzie miała tutaj spokój, to, to wyjdzie. Zawsze było tak i tak samo jak przyjeżdżałam do domu, że na przykład jak wchodziłam, bo one były zamknięte u mnie w łazience, dlatego żeby kot ich nie widział, chociaż mój kot już się widział i miał w sumie wywalone w nie, bardziej żeby one się nie stresowały. I jak za każdym razem jak wchodziłam do tej łazienki, żeby na przykład dać im jeść czy coś takiego, to od razu i do domku. A tak to sobie łaziła swobodnie, jak nikogo nie było. No jest po prostu wstydliwa, no. Jedno, co mnie przeraża, to ich kwiki, bo świnki się strasznie przyzwyczajają do jakichś dźwięków. I tak jak na przykład w starym domu, jak ja szłam po schodach z jedzeniem, to one wiedziały, że idzie jedzenie i później jak za każdym razem, jak ktoś tupał po schodach, to one myślały, że dostaną jedzenie. I strasznie kwiczały. I teraz boję się właśnie, że od jakichś chorych porach rano będą mnie budzić, bo tak też w starym domu bywało, będę się musiała przyzwyczaić. Później mi już to totalnie nie przeszkadzało, ale boję się, że kolejne moje noce będą nieprzespane, ale to nic. Dobra, my już jesteśmy w dniu kolejnym i tak jak wam mówiłam, wcześniej będziemy coś robić z włosami. Konkretnie coś, co już miałam kiedyś na głowie, czyli robimy sobie warkocze. Dwa rude, długie warkocze, dowierane. Bardzo mi się spodobała ta fryzura, bo fajnie jest tak wrócić sobie do takich długich włosów. Co prawda nie miałam nigdy aż tak długich włosów, ale bardzo fajna jest ta fryzurka i mi się podoba. No i stwierdziłam, że co parę miesięcy fajnie jest sobie właśnie zrobić taką odskocznię i zrobić sobie takie sztuczne włosy, a nie mieć cały czas takie krótkie, tak. Mega się cieszę. Dodatkowo dzisiaj jeszcze w ogóle mamy streama 4-godzinnego, więc czas nas trochę goni, ale mam nadzieję, że się wyrobimy. No i co? Zapraszam. Patrzcie, jakiego mam warkocza dużego. Tak wygląda jeden, zaraz będziemy robić drugiego i będziemy wchodzić. Ale fajnie jest mieć długie włosy. Cieszę się. Jaka grubość podoba mi się taka? Tak, no właśnie mi też się podoba, że są takie grubsze i tutaj tak schodzą i są takie coraz cieńsze, no. Tak to wygląda. Jakie prezentują się w ten sposób. Trochę inaczej mam zrobione niż poprzednie. Poprzednie miałam je grubsze u nasady, teraz mam je cieńsze i tutaj przychodzą dopiero w takie grube warkocze i tutaj znowu się zwężają. W ogóle śmiesznie, że to tak działa, że wsadzają to do wrzątku i one się robią takie, jak takie żelki. A wcześniej były takie sztywne i właśnie sobie pomyślałam, kurde, jak ja to będę układać. Ale no, dobra, myślę, że będziemy już lecieć do domu i w sumie to by było na tyle, jeżeli chodzi o całego tego vloga. Mam nadzieję, że taki film w luźniejszej formie wam się spodobał. Jeżeli tak było, to zostawiajcie oczywiście łapki w górę i suby, żeby być ze wszystkim na bieżąco. A ja się już z wami żegnam i do kolejnych odcinków. Pa!